Panie profesorze, mam. Poznaje pan? Poznaję. Mam. No. Chciałam zapytać pani o ten... Z biblioteki. Znalazłam tutaj taki wiersz, który był zaznaczony. Ktoś sobie zaznaczył go. On jest taki piękny. Pomyślałam, który? Że go nawet chciałabym przeczytać. Powrót. On jest taki piękny. To ja przeczytam. Tak, dobrze. To ja przeczytam. To ja, tak, ale na Ruskiej to się działo. No bo, o, to właśnie. Się działo przy ulicy Ruskiej, na której to nagrywamy. Panie profesorze, debiut poetycki był, pana debiut poetycki był wcześniejszy niż debiut krytyczny. Książka Moje i Twoje ukazała się w 59 roku, a dopiero w 63 Bohaterowie i Szmaciarze, głośna książka krytyczna. Chciałam się zapytać, czy miał pan poczucie, że jest częścią pokolenia, bo to jest kilka lat po 56, takie mocne uderzenie poezji, nowej poezji. Czy tak? No oczywiście miałem, zwłaszcza, że byłem w tym środowisku, bo pracowałem, no miałem przyjaciół bliskich bardzo, Stanisława Grochowiaka przede wszystkim i innych, prawda, poetów, których znałem, Stana Czechorowskiego, wielu osób, tak bliżej, a innych Herberta znałem, także to są ludzie, których znałem wcześniej, prawda, jeszcze przed październikiem. Te debiuty 56 były wprowadzane przez krytyków. Tak. Jakie były reakcje na pana książkę? No reakcje na moje książki były raczej pozytywne. Dostałem wtedy wyróżnienie takie, jedno było wyróżnienie na festiwalu na listopadzie poetyckim w Poznaniu. Nagrodę wtedy dostał pośmiertnie Andrzej Bursa za wiersze, które już wyszły po jego śmierci. I Przyboś bardzo miło się przywitał ze mną i ładnie napisał o tym wiersz, o tym tomiku. Natomiast bardzo mi się nie podobał następny. Znalazłam tutaj taki wiersz, który mi się niezwykle spodobał, nie tylko mi. To jest książka z biblioteki. Ten wiersz ktoś sobie zaznaczył jako swój ulubiony wiersz. To jest wiersz Powrót. On się rymuje, zwłaszcza, że w tej chwili to nagrywamy naszą rozmowę przy ulicy Ruskiej, a ten wiersz odwołuje się też do ulicy Ruskiej, bo tutaj przychodziłem do mojej narzeczonej, prawda, wtedy. I tutaj to kupowałem na rogu Kazimierza Wielkiego, a Ruskiej były takie stragany. Jeszcze ruiny stały, nie było Kazimierza Wielkiego, tylko były dwie takie wąskie uliczki zrujnowane, to inaczej wyglądało. Ja to przeczytam, dobrze? To skróciutkie. Przyszedłem do ciebie, gdy wieczór perłowo barwił ruiny. Pierwszy wyleciał nietoperz z sennym furkotem. Ulicą się przechadzały słońcem pachnące dziewczyny i sprzedawiano fiołki. Bukiecik po 4 złote. Kiedy wyszedłem od ciebie, ciemno już było na dworze. Księżyc przez siatki ruin zaglądał w miejskie podwórka. Toczyłem się ulicą jak wielki, pusty orzech, który obgryzła mała, ruda wiewiórka. No tutaj były te siatki ruin, to były te domy, których jest. No właśnie, to się zmieniło. Tych ruin nie ma. Miasto nie ma. Ruin, które się tutaj tak, pojawia tak, i słońce tak, przez tak, nie prześwieca. Tak. Tak. O tym się myśli, czytając ten wiersz. A wszystko inne się nie zmieniło, ten chłopak, który wraca. No chłopak jest, prawda? Tak. Trochę podróż. Inaczej wygląda. Ale nie zmieniło się, nie zmieniło się i doszło gdzieś tak do rytmów jesiennych. Rytmy jesienne to nie tylko rytmy kogoś starszego, prawda? To nie o jesień życia tylko chodzi, ale także o jesień, która jest dobrą porą do pisania. Jesień jest taką porą, która zawsze mnie inspirowała i wielu innych.
wtedy się dobrze pisze, wtedy to jest coś takiego nowego. Zresztą rok zaczynał się zawsze u mnie nie od stycznia, tylko to był rok szkolny czy rok akademicki i zaczynał się na jesieni, bo matka moja była nauczycielką, ja się uczyłem. No i tak to jakoś się układało w życiu, że rok się zaczynał od jesieni. To było to zamiast wiosny była jesień. W jednej z rozmów mówił pan, że właściwie wiersz czasem zaczyna się od rytmu, że on jakby wynika z tej melodii, która przychodzi. Myślę, że w większości, w wielu wypadkach tak jest, prawda? Sądzę, że w wielu wypadkach coś się słyszy, jakiś rytm się słyszy i on nabiera obrazów, nabiera znaczeń, nabiera, chociaż tego też szalenie trudno powiedzieć, bo myślę, że większość poetów nie potrafi tego powiedzieć. Ale ten rytm u pana jest rzeczywiście niesłychany, to są czasem takie piosenki, czasem ten rytm jest właściwie jak oddech. To w poprzednim tomie, Stojąca na ruinie, przy tym pierwszym wierszu, miałam takie wrażenie, co ja z tym życiem zrobiłam. To ten rytm, to właściwie jest taki rytm trochę oddechu. To jest takie to westchnienie, trochę jak u Różewicza, tak, z tym. To wszystko, tak, matko, tak. To wszystko. Ten wiersz jest właśnie, ma w sobie taki ten rytm, myślę, że podstawowy. Tak, no rytm zawsze się łączy z rytmem ciała. Zawsze się łączy z rytmem ciała. Rytm, który nie jest modyfikowany rytmem człowieka, który to robi, który to pisze, który w jakiś sposób się przez rytm własny komunikuje z cudzym rytmem, są nieprawdopodobnie nudne i męczące. Czasem to w przekładach widać. Kiedy regularnym rytmem od początku do końca jakaś sławna epopeja jest przetłumaczona, jej się nie da czytać. Po dwóch stronach człowiek wysiada i to już jest koniec, prawda? No muszą być te modyfikacje i one wypływają jakby no z różnych przyczyn, ale także wypływają przede wszystkim z rytmu człowieka, prawda? Z tego, jak on żyje, jak on oddycha, jak on słyszy, jak widzi i tak dalej. A czy pan poprawia wiersze? Bo na przykład Różewicz był znany z tego, że cały czas przepisywał swoje dawne wiersze na nowo. Jak pan czyta ten pierwszy tom? Czy chciałby pan go poprawić? Ja poprawiałem wiersze, jeśli chodzi o moje i twoje, ten pierwszy tom. Ja je trochę tam zmieniałem, poprawiałem, wydałem takie wiersze, wybrane, wybór wierszy, jeden zresztą tylko przed paru laty. I tam było trochę pozmieniane, ale jak teraz wczoraj sobie przeczytałem to moje i twoje, to wolałbym nie zmieniać.